Jesteśmy na antenie Telewizji Republika, to jest Dzień z Republiką. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie, ale od razu zabieram Państwa do Szwecji, do Sztokholmu. Tam jest Michał Gwardyński na miejscu, gdzie zabito polskiego obywatela, który mieszkał i pracował w Szwecji. Zabił go członek gangu handlujący narkotykami. Sprawa porusza nie tylko Polaków, ale może jeszcze w większym stopniu Szwedów i szwedzkich polityków. Opisz proszę, Michale, jakie są reakcje samych obywateli Szwecji, bo ta tragedia, ten dramat chyba pokazuje, jak w soczewce problemy imigracji w Szwecji, być może nie tylko w Szwecji. Sprawa, która niestety wydarzyła się w dniu wczorajszym, przede wszystkim w dużej mierze bardzo oddziałowywuje na Polaków, na mniejszości zamieszkujące w Szwecji. Nasi rozmówcy podkreślają wprost, że oni boją się mieszkać w Szwecji, że oni boją się tu żyć, funkcjonować, mimo że niektórzy z nich żyją naprawdę kilkanaście, tudzież kilkadziesiąt lat. Rozmawialiśmy z panią, która mieszka 45 lat w Szwecji, powiedziała, że nie widziała czegoś takiego, ten stopień nasilenia się tych ataków ze strony grup migrantów jest bardzo, ale to bardzo znaczące. Te gangi migrantów, które to terroryzują mieszkańców, przyczyniają się do wzrostu niebezpieczeństwa w samym Sztokholmie, nie tylko, bowiem również w innych częściach miasta. Nasi rozmówcy podkreślają, że pojawiają się strefy, tak kolokwialnie mówiąc, no, w których to naprawdę po ciemku, naprawdę strach przejść i w których to właśnie dzieją się takie rzeczy, takie smutne obrazki, które Państwo niestety widzą za moimi plecami. A warto podkreślić, że nie jest to odosobniony przypadek, bowiem jest to kolejny incydent z użyciem broni palnej, kolejna strzelanina, w której biorą udział jacyś nastolatkowie, którzy no, są potomkami migrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu i zamiast chodzić do szkoły, zamiast robić coś produktywnego w swoim życiu, przesiadują całe dnie na rynku miejskim i handlują narkotykami, biorą udział w jakiejś walce gangów i skutki są bardzo, ale to bardzo opłakane, bowiem dochodzi do tragedii, w której to ginie przypadkowa osoba, osoba niezwiązana w żaden sposób z tym środowiskiem, która chciała zwrócić uwagę na aspekt kulturalnego zachowania, bowiem ci młodzieńcy w sposób wulgarny i ordynarny zaczepiali ludzi, którzy przechodzili tym tunelem i w tym tunelu doszło do egzekucji, bo tak trzeba to nazwać wprost. Na oczach 12-letniego syna pan Michał został zamordowany. Oni jechali na basen wspólnie rowerami. Niestety na ten basen już nie dotarli. Bardzo poruszająca sprawa, bardzo druzgocąca opinię publiczną, w dużej mierze też opinię publiczną w Polsce, bowiem w Szwecji nie obserwujemy jakichś takich wzmożonych działań ze strony mediów. Warto to podkreślić, pomimo że za moimi plecami znajdują się pojedyncze ekipy dziennikarskie. Raczej nie mówi się to o tej tragedii w charakterze tego, kto jej dokonał, kto jest bezpośrednim sprawcą i jaki wpływ ma polityka migracyjna na sytuacje, które mają miejsce, a w kontekście walki ogólnej z przestępczością, więc ten temat pochodzenia tych sprawców jest pomijany, jak również pomijany jest fakt, że instytucje państwa, aparaty organów ścigania nie potrafią wziąć spraw w swoje ręce, nie potrafią przyznać się do błędu, bowiem jak się okazuje, nikt nie został ze sprawców aresztowany z tej grupki. Oni cały czas chodzą po wolności, być może są kilkadziesiąt metrów od nas, być może są dwa, trzy domy mieszkalne dalej. Tak naprawdę nikt nie wie, gdzie są te osoby, gdzie one przebywają, nikt nie ma nad tym kontroli. Rodzi to bardzo wiele niepokojących sygnałów w zakresie funkcjonowania społeczeństwa. Nie tylko w Szwecji, bowiem ten problem rozprzestrzenia się na coraz więcej państw europejskich, a tego typu skutki tragiczne, jakie obserwujemy, miały miejsce wczoraj w Sztokholmie. Michał Gwardyński, to proszę jeszcze powiedz o tych reakcjach polityków, bo tam pojawiali się politycy, była premier, członkowie obecnego rządu. Czy to wywoła także reakcję polityczną?
Powiem szczerze, to też jest uwarunkowane oczywiście od obozów politycznych, które te były reprezentowane przez polityków, którzy udali się na to miejsce. Byli przedstawiciele Hadecji, byli również głos w tej sprawie zabrali szwedzcy demokraci, którzy mówią o tym, że należy rozwiązać ten problem jednoznacznie. Ale byli też również politycy, którzy przyszli, złożyli kwiaty i szczerze mówiąc unikali tematu pokazywania faktów, kto jest odpowiedzialny za tego typu sytuacje, kto doprowadził do nieodpowiedzialnej polityki migracyjnej w zakresie relokacji uchodźców z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, a następnie przyczynił się do wytworzenia się takiej struktury siatki społecznej, nad którą nie ma żadnej kontroli, która terroryzuje mieszkańców miast, więc wiele też istotnych pytań w debacie publicznej szwedzkiej na pewno zapadnie w tym zakresie. No, przede wszystkim oburzenie słychać w tym obozie wywodzącym się, współpracującym w ramach Sojuszu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Te podmioty szwedzkiej sceny politycznej, one jednoznacznie mówią o tym, że trzeba ukrócić tego typu zachowania, a raz na zawsze wypowiedzieć wojnę po prostu tym gangom, które to terroryzują mieszkańców miast. Ze strony polityków lewicowych oczywiście wyrazy współczucia, kondolencje, natomiast brak jakichkolwiek jednoznacznych deklaracji co do rozwiązania tej kwestii przestępczości, bowiem jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo już rozległa sytuacja, która rozprzestrzeniła się nie tylko na dzielnicę, w której się znajdujemy, ale na wiele, wiele innych miejsc. Są podejmowane kroki na płaszczyźnie parlamentarnej, o tym wiemy. Kolejne przepisy, kolejne prawa są tworzone, kolejne narzędzia, które pozwolą policji na surowsze egzekwowanie prawa. No, zobaczymy, jak będzie wyglądać to w praktyce, bowiem co innego jest odpowiedni zapis na papierze, tudzież przepis, czy sankcja, jaka jest zawarta w przepisach kodeksu karnego, a czym innym jest stosowanie ich w praktyce. Ja to mówił Michał Gwardyński prosto ze Szwecji, Sztokholm, dokładnie ta dzielnica i to miejsce, gdzie został zastrzelony przez członka gangu polski obywatel mieszkający i pracujący w Szwecji, 39-letni. Tragedia o tyle szokująca, że został zabity niemalże w biały dzień i na oczach swojego nastoletniego syna, który mu towarzyszył, a zginął za to, że zwrócił uwagę członkom gangu, że nie powinni handlować narkotykami w przejściu podziemnym. Za zwrócenie uwagi spotkała go śmierć. Ktoś wyciągnął broń i zastrzelił bezbłędnego polskiego obywatela z zimną krwią. Michał Gwardyński, dziękuję bardzo za tą relację ze Sztokholmu, Szwecji, a my wracamy do rozmowy. Nawet nie wracamy, tylko rozpoczynamy rozmowę z profesorem Aleksandrem Głogowskim, politologiem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Po tej długiej relacji proszę powiedzieć, no myśmy przywykli w Polsce do opisywania sytuacji migracyjnej w Szwecji jako problem palący, ale w tej chwili on tak w sposób tak szokujący i tak tragiczny dotknął naszego obywatela, chociaż w Szwecji wojny gangów i ofiary wśród osób postronnych już nikogo nie dziwią. To już kilka lat temu ostrzegano wyjeżdżających do Szwecji przed takimi miastami jak na przykład Nyköping. Natomiast w Sztokholmie do tej pory jeszcze tak w takich kategoriach na takie tematy nie mówiono. Także pojawia się kolejne miejsce na mapie, na którym się trzeba plany swoje jakieś przygotowując zastanowić po prostu. Do tej pory mówiono o mniejszych miastach, też tych dużych, ale Malmo, Uppsala, że to tam były rejony zajęte, części tych miast zajęte przez gangi, gdzie w zasadzie nie obowiązywało prawo szwedzkie, a policja rzadko się pojawiała, gdzie migranci trochę sami się rządzili, a dokładnie rządziły gangi, których liczebność porównuje się z liczebnością wojska szwedzkiego. Nawet mówi się, że liczebność żołnierzy gangów przerasta liczebność żołnierzy Armii Korony Szwedzkiej. Jeżeli chodzi o też wyposażenie, to
Policja szwedzka, Szwecja jest państwem bardzo liberalnym, więc tutaj kwestia możliwości używania siły przez policję jest ograniczona prawem. No gangsterów oczywiście żadne takie ograniczenia nie obowiązują. No i stąd policja unika kontaktów z tymi grupami, jak tutaj też widać, a zwykli obywatele są ofiarami niestety. Czasami ci postronni, tak jak Polak, reakcja pewnie dziś, jutro pojawi się w mediach szwedzkich, potem wszystko wróci do normy, chociaż nie musi tak być. Jak się patrzy na wyniki wyborów, czy to na Półwyspie Skandynawskim, w Szwecji również, ale także w innych miejscach Europy, na prognozowane wyniki wyboru do Europarlamentu, to wydaje się, że Europejczycy są już troszeczkę zmęczeni falą niekontrolowanej migracji. Zdecydowanie tak. Do tego też postawa polityków, takie unikanie tematu. No tutaj, tak jak słusznie pan redaktor, reporter zauważył, politycy, szczególnie ci odpowiedzialni politycznie za otwartą politykę imigracyjną, unikają jakichś twardych stanowisk. W dalszym ciągu trzymają się tej politycznej poprawności, która każe mówić na przykład o nowych Szwedach, albo wręcz w ogóle nie mówić o tym, kto do tych gangów należy, kto stanowi ich większość. No ale widać, że społeczeństwo już tutaj z tej bańki informacyjnej się wydostało, ma własne zdanie, własne obserwacje i bardzo być może da temu wyraz w najbliższych wyborach europejskich, tak jak już gdzieniegdzie daje wyraz w wyborach wewnętrznych. No tutaj przechodzimy do tematu, który na pewno będzie jednym z leitmotivów trwającej już kampanii do Europarlamentu w Polsce. Ona jest trochę późniejsza, bo najpierw żyliśmy wyborami samorządowymi, ale w wielu państwach Europy ta kampania trwa już w najlepsze. No i na końcówce obecnej kadencji obecni europosłowie przyjęli pakt migracyjny. Pakt, który zdaniem jednych ma uszczelnić granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, ale zanim drugich pakt czy dokument programowy, no, który ma rozszerzyć czy rozsmarować problem na wszystkie państwa, tak żeby te państwa, które prowadziły niefrasobliwą politykę migracyjną, teraz ją eksportowały do innych państw. Jaka będzie konsekwencja przyjęcia paktu migracyjnego? Znaczy przede wszystkim chodzi tutaj o tych imigrantów, którzy już znajdują się na terenie Unii Europejskiej. No tutaj Lampedusa jest takim symbolem tego zjawiska, ale wiadomo, że takich miejsc czy obozów jest więcej. Mamy stanowisko Niemiec, którzy mówią, że trzeba coś zrobić z tymi ludźmi, których jest za dużo już w Niemczech, że Niemcy nie są w stanie je wchłonąć, zagospodarować takiej masy ludzi. No i pojawił się ten pomysł przymusowej relokacji, na której skutkiem ma być przymusowe przemieszczanie tych ludzi do takich państw jak Polska. No i tu pojawia się problem, no bo sami ci imigranci niespecjalnie chcą być w Polsce. Wiadomo, że kwestia w skali pomocy socjalnej, też wymiernych korzyści finansowych w naszym kraju, a w Niemczech, no to jest przepaść, prawda? To jest oczywiste. No i trudno sobie wyobrazić, żeby oni byli zachwyceni, a jak widać po przykładzie szwedzkim, frustracja tych ludzi przybiera bardzo radykalne i ciężkie do akceptowania formy, no, związane z różnego rodzaju przemocą. No, śmierć to jest zabójstwo, to jest oczywiście ekstremum, ale mamy do czynienia z drobniejszą przemocą. No, druga sprawa to jest faktycznie uszczelnienie granic, żeby tych imigrantów się nie pojawiało więcej. Ale z drugiej strony, no, jest cały ten przemysł związany z przemytem ludzi, z handlem ludźmi wprost, bo to tu mamy do czynienia z taką zbrodnią międzynarodową, tak określoną, którzy żyją z tego po prostu, z przemycania tych potencjalnych nielegalnych imigrantów. No i dla nich sygnał jest taki, że Unia po prostu jak gdyby legalizuje tych wszystkich, którym się udało postawić stopę na europejskim kontynencie. No i to niestety, myślę, będzie zachęcało naśladowców do podejmowania kolejnych prób. No, mafie przemytnicze mają w tej dziedzinie spore doświadczenie. No, jak widzimy na naszej granicy z Białorusią, te mafie często są wspierane przez państwo naszych sąsiadów w sposób bardzo czynny i aktywny. Także no, coś jakoś nie wydaje mi się, żeby Unia Europejska rzeczywiście była w stanie w obecnym układzie politycznym prowadzić jakąś aktywną, skuteczną politykę zwalczania tego właśnie przemytu ludzi i uszczelnienia granic zewnętrznych. Panie profesorze, to ja odczytam fragment, nie jest to fragment z dokumentu, ale oficjalnego omówienia tego dokumentu na rzecz Unii Europejskiej.
wygląda to następująco. Wniosek komisji, czyli ta podstawowa propozycja, jaka wyszła do innych unijnych instytucji. Wniosek komisji ma na celu zniesienie obecnych przepisów dublińskich i zastąpienie ich wspólnymi ramami zarządzania azylem i migracją w oparciu o zasady zintegrowanego kształtowania polityki, aby zapewnić podział odpowiedzialności w sposób ciągły. I do tego jeszcze wprowadza się nowy mechanizm solidarnościowy, z tym, że ta solidarność jest obowiązkowa, ale to jedno zdanie jest kluczowe, bo ono pokazuje, że w tej chwili już nie relacje między państwami będą kluczowe w zarządzaniu migracji, kształtowaniu polityki migracyjnej, także naszej, polskiej polityki migracyjnej, tylko będą to zespolone, zintegrowane, wspólne ramy dla całej Unii, zarządzane już nie przez Warszawę, tylko przez Brukselę. Jak to będzie wyglądać i ile my kompetencji krajowych oddajemy brukselskim biurokratom w ramach tej propozycji przyjętej w tym tygodniu przez Europarlament? No z tej całej pięknej nowomowy wynika jednoznacznie, że to Bruksela będzie decydowała, ile tych osób mamy tutaj przyjąć do Polski. Jeżeli byśmy chcieli się nie zgodzić na część lub całość, no to tam już padają konkretne kwoty, jakie mamy zapłacić za jednego nieprzyjętego człowieka. No nie mamy możliwości odmowy, nie mamy, jak rozumiem, możliwości wyboru, kto to ma być, czy sprawdzania, nie wiem, jakichś kwalifikacji. No sprawdzenie rekordów kryminalnych w kraju pochodzenia to oczywiście mowy tutaj nigdzie nie ma. Także to praktycznie my tutaj tracimy bardzo istotny aspekt swojej suwerenności, czyli decydowanie o tym, kogo wpuszczamy na swoje terytorium. A trzeba pamiętać, że to nie są ludzie, którzy przekraczają legalnie granice na podstawie wiz szengeńskich wydawanych przez państwa członkowskie, no tylko tutaj tak jak na zdjęciu, które państwo, jak rozumiem, widzicie, to po prostu no, nielegalnie przekroczyli granicę. Czyli tutaj czego się można spodziewać po kimś, kto już na samym wejściu dosłownie do Unii Europejskiej złamał jej prawo? Dlaczego nagle potem miałby przestać i stać się praworządnym obywatelem? No, nie wiem skąd taka w ogóle jakaś nadzieja na to. Panie profesorze, tutaj postawimy kropkę. Profesor Aleksander Głogowski, politolog, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za wizytę wirtualną, ale zawsze w naszym studio. Dziękuję bardzo, panie profesorze, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia państwu, do zobaczenia panie redaktorze. A ja państwu również mówię do zobaczenia, bo kończymy Dzień z Republiką. Bardzo miło mi było razem z państwem opowiadać o świecie, chociaż o świecie przyjemnie, nie są to miłe informacje, ale warto, żebyśmy byli świadomi, co się właściwie dzieje i w Brukseli, i dookoła nas. Zapraszam jeszcze na serwis informacyjny, a potem jeszcze będzie dzisiaj, gość dzisiaj, a będzie się działo na antenie Telewizji Republika, tak więc zostańcie państwo z nami. Ja zbieram wszystkie akty unijne w jeden dość solidny stosik. Się z państwem żegnam. Do zobaczenia.